Jako agencja SEO jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania w 2020 roku. Nasza strategia on-site i off-site pozwoli Twojej firmie osiągnąć wysokie wyniki w wyszukiwarce Google. Dbamy o rozwój naszego zespołu, testujemy i nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania, dzięki którym jesteśmy w stanie osiągać wspaniałe wyniki. Ile trwa pozycjonowanie strony? Czas niezbędny do pozycjonowania strony zależy m.in. od stażu domeny oraz od konkurencyjności słów kluczowych. Dla prostych słów lokalnych czas jest dużo krótszy niż w przypadku słów ogólnopolskich związanych z bardzo konkurencyjnymi branżami. Szacunkowo prostsze słowa kluczowe mogą być pozycjonowane w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy, słowa bardzo konkurencyjne to niekiedy kilkanaście miesięcy. Jaki jest koszt pozycjonowania? Cena pozycjonowania wynika ze strategii, dzięki której możliwe będzie osiągnięcie wysokich pozycji. Wszystko zależy od ilości i konkurencyjności słów kluczowych. Koszt strategii opierającej link building o działania content marketingowe będzie zdecydowanie droższy od prostej strategii linkowania. Koszt optymalizacji i publikacji treści również jest czynnikiem mającym wpływ na cenę usługi pozycjonowania. Innymi słowy, pozycjonowanie może być realizowane w budżecie od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Od kiedy widać efekty pozycjonowania? Pierwsze efekty pozycjonowania widać już po przeprowadzonej optymalizacji, trwa ona na ogół od kilku dni do tygodnia. Od tego momentu również ruch do strony powinien stopniowo rosnąć. Jaki jest minimalny budżet do pozycjonowania? Często klienci nie chcą rozmawiać o budżecie, jakim dysponują na pozycjonowanie. Dla nas jest to istotna informacja, gdyż jesteśmy w stanie dopasować odpowiednio strategię działań, aby maksymalizować efekt. Przy niskich budżetach niekiedy pozycjonowanie może się zupełnie nie opłacać. Warto wtedy zastanowić się nad innymi działaniami związanymi z marketingiem internetowym. Czy moja strona nadaje się do pozycjonowania? Jeśli Twoja strona jest wykonana w szablonie HTML lub w Simsach typu WordPress, Joomla bądź innych znanych, wtedy bez większych problemów strona powinna nadawać się do pozycjonowania. W przypadku dedykowanych systemów CMS niezbędna jest weryfikacja strony pod kątem możliwości wprowadzenia optymalizacji.